Witam wszystkich kryptomaniaków i zapraszam na kolejną analizę techniczną pary Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest czwartek, 18 października 2018 roku i naszą analizę będziemy kontynuować na interwale dziennym. Od wczorajszej w zasadzie analizy, a nie przepraszam, od wtorkowej analizy w zasadzie niewiele się zmieniło. Po tym wielkim wystrzale w stronę właśnie poziomu 25 tysięcy i Reakcji spadkowej na, na ten wystrzał, w zepchnięciu ceny do praktycznie poziomu 23 626, 636, Mamy tutaj powolne, powolne wzrosty korekcyjne, i jak do tej pory szczyt był zrobiony na 24 545, a dołek na 23986. No i w tym rzędzie, właśnie w, tej, w, tym, w tym zakresie cenowym porusza się obecnie rynek lekko, tutaj naruszając ten stary, stary poziom zakreskowany czerwoną przerywaną linią na poziomie 24354 354, mniej więcej. W tym momencie wolumen znacznie spadł, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o aktywność w ogóle inwestorów na tym rynku. No i tak jak mówiłem, nie ma tutaj specjalnie żadnych jakichś konkretnych oznak mówiących nam, jako, jako osobom, które potencjalnie mogłyby dokonać tutaj jakiegoś zagrania, gdzie rynek będzie w tym momencie zmierzał. Czy będzie próbował wybijać również po raz kolejny? poziomy oporu, tak, czyli ten szary prostokąt, zaznaczyłem tutaj tą strefę oporu całą, czy też y, niedźwiedzie zbiorą się w sobie i zaczną spychać cenę znacznie niżej. No oczywiście pierwszym celem będzie poziom tutaj zakreskowany przerywaną linią, a następnie oczywiście 22 966. Nie ma żadnych oznak ani wzrostów, ani spadków. W zasadzie cena wróciła do poziomu właśnie takiego, że tak powiem połowy, połowy tego zakresu, tutaj cenowego, tego wyskoku cenowego, tak, jest po prostu w połowie, jest w tym momencie rynek neutralny, konsolidacyjny, niewiele się tutaj dzieje, nie ma tutaj specjalnie żadnej, żadnej aktywności, wygląda na to, że rynek oczekuje na coś, nie wiem dokładnie na co, czy na jakieś informacje istotne, czy na jakieś, czy na jakieś, jakiś rozwój branżowy powiedzmy, natomiast widać, że znacznie spadło zainteresowanie do handlu na obecnych poziomach, poziomach cenowych. Przypominam, że na wyższych interwałach czasowych, na przykład na dziennym czy też na tygodniowym interwale, nadal obowiązuje nas trend spadkowy, gdyż jest to trend dominujący, wobec czego łatwość poruszania się w tym momencie rynku no, będzie skierowana do dołu, tak? Będzie skierowana zgodnie z dominującym trendem, który jest, który jest spadkowy. Więc w zasadzie ruchy do dołu nie, są, nie będą niczym specjalnym na tym, na tym rynku, gdyż ich można się spodziewać. Natomiast wszelkiego rodzaju wybicia do góry i ruchy wzrostowe, napędzające, napędzane aktywnością byków, no to to będą już w tym momencie ruchy, które będą mniej prawdopodobne ze względu chociażby na to, jaki jest właśnie, właśnie trend. Póki co niewiele się dzieje, czekamy na rozwinięcie się sytuacji. No i tyle. Tak by więcej wyglądała ta. Dzisiejsza, dzisiejsza analiza. Specjalnie nic więcej tutaj nie mogę, nie mogę powiedzieć, bo jak widzicie sami jest tak zwana flauta i czekamy na rozwój wydarzeń. Dzięki bardzo za oglądanie tej analizy. Do zobaczenia następnym razem. Owocnego treningu. Trzymajcie się. Cześć, cześć.